Witamy na przedmeczowej konferencji z wyjątkowego miejsca z boiska Areny Lublin. Ze mną tradycyjnie pan trener, pan Mirosław Hajdo. Panie trenerze, przychodzę do pytań od dziennikarzy. Jakie nastroje panują w zespole po wygranej nad Olimpią Elbląg? Zawsze po zwycięstwie, nieważne nad kim, nastroje są dobre. Każde kolejne zwycięstwo będzie na pewno te nastroje jeszcze poprawiało i do tego będziemy dążyli. Myślę, że bardzo ważny mecz nas czeka teraz ze Stargardem. Chcemy go na pewno zagrać dobrze i wygrać, bo to jest nasz cel na sobotę. No właśnie, przed nami mecz sobotni, a więc jakim rywalem są błękitni Stargard? W tej lidze każdy może wygrać z każdym, wiemy doskonale. Mamy przykład naszego pierwszego meczu, gdzie mieliśmy optyczną przewagę i zeszliśmy pokonani, także musimy być bardzo skoncentrowani i to będzie kolejne trudne spotkanie. To tutaj nie ma łatwiejszych i mocniejszych przeciwników. Tutaj nad każdym zespołem, każdym rywalem trzeba się bardzo koncentrować i w każdym momencie meczu uważać. Zarówno Motor, jak i drużyna Błękitnych legitymuje się takim samym bilansem, a więc jedna wygrana, jedna porażka. Czy to może być mecz zespołów prezentujących podobny styl gry? Nie sądzę, żebyśmy prezentowali podobny styl gry co Błękitni. Myślę, że my gramy inaczej, oni inaczej, ale każdy ma gdzieś tam swój sposób na to, żeby rozmontować obronę przeciwnika i wygrać mecz. W meczu z Olimpią Elbląg dwie bramki dla Motoru zdobył Filip Wójcik, który zastąpił Dominika Kunce. Kto w najbliższym spotkaniu zajmie miejsce w pomocy? Jeszcze tego nie wiemy. Jeszcze mamy jutrzejszy trening i podejmiemy decyzję, który z chłopaków zagra na tej pozycji. Czy poza Arielem Waszczykiem i Szymonem Rakiem wszyscy zawodnicy są zdrowi? Nie mamy już problemów zdrowotnych poza tą dwójką zawodników i czekamy z niecierpliwością, aż będziemy w 100%, będą oni w 100% gotowi do grania. A kiedy ta dwójka może wrócić do gry? Ja myślę, że Szymek bardzo szybko, Ariel coraz lepiej się czuje. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało dłużej niż 7 dni kolejnych. Wierzę w to, że w kolejnym mikrocyklu będzie mógł trenować. Dziękuję, panie trenerze. W drugiej części z nami bramkarz Sebastian Madejski i zacznijmy od tego, jak podsumujesz sobotni mecz przeciwko swojemu byłemu zespołowi, a więc Olimpii Elbląg. Na pewno zagraliśmy dobre spotkanie. No, wydaje mi się, że wynik pokazuje, że jednak jesteśmy gotowi i możemy sprawić niezłą niespodziankę w tej lidze. Troszeczkę gdzieś tam na pierwszej połowie nie do końca wyglądało to tak, jak powinno wyglądać. Aczkolwiek powiedzieliśmy sobie kilka takich mocniejszych słów w szatni i wychodząc na drugą połowę wyglądało to tak, jak powinno to wyglądać. Czy pojawił się jakiś sentyment przed pierwszym gwizdkiem? No tak, spędziłem tam 2 lata tak naprawdę, więc gdzieś tam serduszkiem jeszcze gdzieś tam zabiło troszeczkę do Elbląga, aczkolwiek no, teraz już praktycznie daje z siebie wszystko tak naprawdę tylko w Motorze Lublin. To skupmy się na Motorze. Jaka panuje atmosfera w szatni po tych dwóch meczach? Atmosfera i po tym, po poprzednim meczu tak naprawdę się nie zmieniła. Nadal jest wszystko w porządku. Tutaj nie ma żadnych zgrzytów. Wszystko jest tak, jak powinno być. Więc myślę, że po prostu z każdym kolejnym meczem będziemy się po prostu umacniać drużynowo. Czy po zwycięstwie będzie Wam się grało z większą swobodą? Myślę, że też, bo tak naprawdę no, zwycięstwami gdzieś buduje się dużo swoją pewność i każde kolejne zwycięstwo będzie powodowało, że będzie nam się łatwiej grało. No i też będzie też troszeczkę mniejsza gdzieś presja na nas wtedy. Motorowi nie udało się na razie zagrać na zero z tyłu. Co należy poprawić w defensywie w takim razie? No, według mnie brakuje nam troszeczkę agresywności. Wyglądało to właśnie tak w pierwszej połowie z Olimpią Elbląg. Poszli troszeczkę na nas agresywnie. My nie do końca im oddawaliśmy tak, jak powinno to wyglądać. A druga liga jest no niestety taką fizyczną ligą, więc musimy po prostu na każdy mecz wychodzić tak jak na drugą połowę z Olimpią Elbląg. Przed nami mecz z Błękitnymi. Jakiego spodziewacie się spotkania? Bardzo podobnego do tego, jakie graliśmy z Olimpią. Raczej też będą starać się grać z kontry, będą się też raczej bronić, ale to zobaczymy, będziemy analizować jeszcze, jak to będzie wyglądało. Dziękuję, zapraszamy wszystkich na sobotę na godzinę 18 na Arenę Lublin. Dziękuję, również zapraszam.